Witamy was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torgus, jest ze mną Frodo. Cześć, witam was. I witamy was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Custom Level do Tomb Raidera pod tytułem Ancient Artifact. Jesteśmy w poziomie Paris Street, więc zmieniamy trochę klimaty z grobowców na tutaj paryskie uliczki. Więc w sumie trochę klimatami zbliżamy się do The Angel of Darkness, nie? No, właśnie, Paryż zawsze się kojarzy z Angel of Darkness. Tak. Ogólnie fajny strój, nie? Nie widziałem takiego wcześniej w żadnym customie, ani w ogóle w klasycznych częściach. Podoba mi się. No dobra, to co, lecimy, nie? Lecimy. Czekaj, a w ogóle broń, apteczki, wszystko mamy to, co zdobyliśmy wcześniej. Tak, widzę, że tutaj nawet sobie wziąłem Uzi. Dobra, ja wyciągam pistolet. O Jezu, tu jest jakiś skręt w lewo. Idę tutaj. No właśnie. Idziesz tam no, od razu? No, idę po kolei, nie? W lewo najpierw. O, jest jakiś labirynt, ja nie wiem. Jest jak tu ciemno. A ta muzyka, słyszysz tą muzykę? Właśnie, wiesz co, ja muszę tą muzyczkę sobie chyba trochę podgłośnić, Powiem ci, że fajny klimat i jeszcze burza w tle. Fajnie. Jest jak tu ciemno. Błąkam się po tych uliczkach. W sumie one wszystkie chyba prowadzą do jednego. Łączą się tutaj z tą jedną główną aleją, jakby. Tu jest zamknięta krata. Czekaj, bo tu jest zdecydowanie za ciemno. Tam jest jakieś wejście, a tu jest jakieś okno, mogę to rozwalić? Czy tutaj można wejść? Nie. Aha, czyli po prostu to było takie kółeczko. Tak, 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 zrobiliśmy kółeczko. Czekaj, wbijam tutaj na taką skrzynię, jakby. O, flary są. Gdzie? No, tutaj właśnie przy tych oknach, gdzie te okna są, tego budynku. Oh my god, czy ja zebrałem to? Czy nie? A, dobra, widzę. Przy drzwiach tak jakby widzę. Mhm. Tak. Dobra, i teraz tam trzeba skoczyć, już to ogarnąłem, na tą taką skrzynkę metalową, że tak powiem, i tam do góry. Tylko drabinka. Drabinka jest dobra. I jesteśmy wyżej. Wow. No, ale muzyka Słuchaj, fajna. Co? Okna można było rozbić? Nie, nie dało się. Dobra. Tych na dole się nie dało. Teraz tak. Słuchaj. Tutaj wchodzę wyżej, ale tu jest balkon. Można tak skoczyć? Wiesz, oszukać na no ten wiem, balkon? No wiem. Chyba powinno się dać, aczkolwiek nie wiem. Spróbuj. Ta, akurat. Nie da się? Nie, po prostu trzeba to umieć zrobić. Aha, okej. Okay. Czekaj, bo ja tu gdzieś dalej poszedłem. Wiem, czekaj, jeszcze spróbuję na ten balkon skoczyć. Tutaj. Ała! Tam trzeba chyba z rozbiegu. No właśnie, nie wiem, ja jakoś dziwnie odskakuję. Nie no, niby się da. No, wskoczyłem na ten balkon, ale nie wiem, czy to coś daje. Bo te, mówisz, okna nie można rozbić, otworzyć no nie da się, nie da. Nie, nie da się nic z tym zrobić. To jest chyba, że na następny można skoczyć. No na następny skoczyłem i tu jest, w sumie to jest chyba przejście jakieś, wiesz? Bo tu dalej można dalej skakać i masz wyrwę, której możesz się złapać. O. I teraz wygląda na to, jakbym musiał skoczyć na ten balkon przed siebie. Z tym takim dużym, ogromnym oknem. Ogarniasz? Ogarniam to. Znaczy na razie mam wyrwę. I co, tego ci się teraz nie da rozwalić też? Tego też się nie da. No dobra, ale tu jest dalej skrzynka. Taka znowu metalowa, tam blaszana. Tu można wziąć rozbieg, czy jak? Aha, tu skaczesz, tam, no, tak? No i teraz tu jest motyw z kucaniem. Jesteś już tu? Wiesz co, no wskaczę na tą skrzynię. Dobra, i tu można kucnąć, ale powiem ci, że tam jeszcze wcześniej, jak byliśmy na górze, to tam było jeszcze jedno przejście, my tam nie poszliśmy. No właśnie, a ten balkon tutaj? Skakałem na ten balkon, tam nic nie można zrobić. Tam nie można nic zrobić. Dobra, kucam teraz, idę tu na kucaka. Ja już się gubię tu powoli. Dobra, to można wstać. No bo myślę o tym właśnie tam na górze jeszcze. No dobra, najwyżej się tam wrócimy jeszcze, nie? Jak coś, zobaczymy. Dobra, nic. Tutaj widzę dźwignię, ale za kratą, więc średnio. Dobrze, jest, mam to. Ale da się rozwalić w ogóle to? Nie, pewnie. Nie. Tu. Nie, to tu nic nie ma chyba. No i tutaj dziwnie mi się kamera ustawia, tak? Tak, mi też się ustawiła, ale to tam nic nie było chyba. Może nie przypadamy za klimatami miastowymi.
A muzyka, Czekaj, kurde, a z kościoła. skoczymy na następną tą tam skrzynkę? Jest tu taka skrzynka kolejna do skocza? No Nie, widzę. nie da się. Aha. Za daleko jest. No Chyba, że tu jest jakaś to... ukryta wyrwa, wiesz, na rączkach się można przesunąć, ale wątpię. Nie. A tak jakby w A tą to? wnękę taką tu w prawo, też nie. No, czyli na razie bez sensu tu przyszliśmy, tak? Myślę, że trzeba się cofnąć tam. Dobra. To ja wczytam, może gdzieś tam mam czytam zapis. Czytam sobie też, tylko teraz nie wiem, czy ja mam właśnie zapis. Właśnie też się zastanawiam. To? Tak, mam. Tak, ja też mam. Dobra. No to idziemy tu. Aha. Tu gdzieś mnie prowadzi. I tutaj co my tu mamy? Tu można skrzyneczkę, skrzynkę przesuwać chyba. Można ją przesunąć? Nie. Nie da się? O, no nie mogę. To mnie zaskoczyło. Kurde. Dziwne to jest. No. Czy my czegoś nie dostrzegamy znowu? Kurczę, no. No po coś to na pewno jest. No po coś nie jest, wierzę, że... chyba że... Może się to wypełni wodą, ale bez sensu to by było. Nie. Kurde. Taka ślepa uliczka w sumie, bo tutaj no, nie ma nic. No, jeszcze szukam jakichś dźwigni naściennych, ale też nie widzę. To co, to jednak tam trzeba by było? No tak, ale tam... A może w jakieś jednak okno się tam rozwala, nie wiem. Dobra, czekaj, jeszcze wczytam tam w takim razie. No bo nie wiem, już kompletnie. Mówisz tutaj, byłeś na tym wielkim balkonie. Tak, byłem. Próbowałem w to strzelać. Chyba, że tu trzeba na przykład przycisku akcji użyć po prostu. Nie, dobra, ale nie spróbuj. Da się. No nie da się tego rozwalić. No nie. Dobra, mam! Z tego Co? Balkonu przez barierkę jest wyrwa taka, której możesz się złapać A. rękami, widzisz? Widzę ją, mhm. Ja Jezus tego wcześniej Maria. Nie zauważyłem. Jakie rozwiązania. No. Ale widać, że custom naprawdę robi się coraz trudniejszy. I trzeba naprawdę być tutaj spostrzegawczym i wszystko zauważać. Rewolwer zdobywamy, wow! Widziałem tam rewolwer. Dobra, dobra, mam to i... A to nie jest jakiś sekret? Chyba nie. O, animacja! Tylko... nie ma. Nie mam żadnego dźwięku. No ja też na razie. Ona gada przez telefon, tak. Ale... Ale nie wiemy kompletnie o co chodzi. No ale grunt, że ją znaleźliśmy, nie? To chyba jest jej jakaś rezydencja. Dobra, zdobywamy rewolwer. O, już jej nie ma. No, nie ma. I co, teraz będziemy mogli tym rewolwerem te okna rozwalać, czy co? No bo nie wiem. Chyba nie. Aha, tam jest kolejna wyrwa jakaś chyba. No, widzę stąd. Co? A, tu. Jest wyrwa. No tak, ale to trzeba by było jakoś tam do tego drugiego okna doskoczyć, oh nie? My god, no chyba tak. Tu można? Na górę nie. Ale jak to, jak do... Aha, dobra, może tak... A tam na górze jest jeszcze ten... Właśnie widziałem, jest wnęka Ale taka. Nie da się tam wskoczyć, tam jest no chyba sekret jakiś, coś tam mi mignęło. A da się od razu tak skoczyć tu? O, da się, dobra, mam to. Okej, okay. Jestem dalej, tu mam okno... Jezu, tu kolejne wyrwy. Czekaj, ja najpierw idę tym rączkami. Okej. Okay. I co tu mówisz? Aha, tam dalej wyrwy. No, dalej trzeba skakać. Czyli kolejne zręcznościówki. Pewnie któreś okno będzie się można... Będzie można w końcu, wiesz, rozwalić. Albo będzie po prostu otwarte przejście. A i my teraz dotrzemy do tej skrzynki, na którą tam nie mogliśmy doskoczyć wcześniej. Pamiętasz? Aha, dobra. Dobra, jesteśmy. I tam dalej, co my tam mamy? Coś tam jest. Dobra, wchodzę i tu jest kolejne okno. Ono jest też zamknięte, dobra. I co tutaj masz? Gdzie ty masz jeszcze skok? Gdzieś? No na tą skrzynkę. A, tu jest ta skrzynka, tak, dobra. Tak, tak, tak.
Z rozbiegu? Tak, ja z rozbiegu skakałem. Dobra, gdzieś wszedłem. O, jestem w jakimś pomieszczeniu, czekam na ciebie. Czekaj, bo całym cielskiem walnąłem w ten, w ścianę. W ogóle Jezu, mało przeciwników jest w tym customie, nie uważasz? No tak, to prawda, nie strzelaliśmy dużo. Tylko nietoperki. No, nietoperki, czasami jakiś tam krokodyl się trafił. Czekaj, bo jestem na tej drugiej, teraz przeskakuję tu. I co my tu mamy? Tu jest jakieś pomieszczenie magazynowe takie, co? Mhm. To jest jakiś kwas na dole? Co to jest? A nie, tu nie ma żadnego kwasu, dobra. Wymyślam. Na skrzyni nie ma nic. A tą skrzynię można... O, fuck! Jezu, jak się przestraszyłem. Jezus. Sorry. Nie możesz spaść tam na dół, bo cię podpala. Aha, ja nie zapisałem. Super. Po prostu cudownie. Mhm. To nie, można przesunąć. Ja tu mam kawałek, więc spoko. Nie. To ogarnię to... tam rozwiązanie w tym czasie. Nie, patrzę, czy skrzynię można przesuwać, ale widzę, że nie. No, nie dało się, bo ja też tam próbowałem. A tu jest taki karton, taki jakiś... Tam wyżej, tak? No. To też się go nie da przesuwać. No, nie da się, no. A czekaj, a ja z tego... Ale coś tu trzeba wykombinować w takim razie. Nie, myślałem, że przez ten karton będzie można tu manki zrobić. A tutaj ale coś nie. jest w ogóle? No dobra, to trzeba skoczyć tam przed siebie pewnie. I złapać się krawędzi i na te takie tam skrzynie. Widzisz? No rozumiem. Tylko wiesz, podłoże nie możesz dotykać, bo cię podpala od razu. Tylko żebyśmy wiedzieli, w którym momencie odskoczyć. To będzie chyba trzeci. No, pod sam koniec. Chociaż tu też jest skrzynka tam dalej. Też. Może ja tam skoczę, tam będzie bezpieczniej. Bo tam jest wyżej po prostu. Tam są dwie, a tu jest jedna. Ja sobie skoczę na tą jedną. No, masz rację. Będzie lepiej. Tylko, że nie przeskoczysz czasami? Nie, nie, nie. Ja już jestem na niej. Dobra, i teraz co? To jest drabinka jakaś? Nie, chyba. Dobra, to skaczemy tam. I... Z miejsca starczy? Nie, nie starczy. Trzeba zrozumieć. To jest drabina? Nie, to nie jest drabina chyba. Chociaż nie wiem, spróbuj. Uff, fuksem. No dobra. I teraz gdzie teraz... by tu... Na ten tu jest jakaś wyrwa. Teraz to jest drabina. Ten niebieski z tej strony. Mhm. Ten niebieski słup, czy co to jest, nie wiem. A tam było jakieś przejście pod tym, czy nie? Czy mi się wydawało? Nie, taka dziwna tekstura jakoś zrobiona. Aha, dobra. Też mi się wydawało, że tam jest wnęka. Dobra. No to teraz gdzieś tu. O, widzę dźwignię. Dobra. Tu na górze nie ja ma sobie nic. Zapiszę. Aha, tam masz dźwignię, dobra. No. No i teraz znowu zgaduj zgadula, bo nie pokazało. No świetnie. Mam nadzieję tylko, że to nie jest czasówka. Ja zawsze może przy dźwigniach, wiesz, się zastanawiam. Może wyłączyło te ognie tam na dole? No ale... może. Tylko co by nam to dało, bo tam widzę, że tam nie ma nic. No, w sumie fakt. To by nam nic nie dało. No, ja ci powiem, że po drodze nie widziałem żadnych, no, zamkniętych jakichś drzwi czy krat. Były gdzieś kraty zamknięte? A nie, była chyba jedna. Tam, gdzie widzieliśmy, pamiętasz, dźwignia taka była za tą kratą. Tam, gdzie się kłócało. O mój Boże, no ale to był kawał drogi. No, był kawał drogi, więc ja nie wiem. A myślisz, że to gdzieś tu się otworzyło, tak? No, nie wiem, tak mi się... No... Już nie może być. Wcale nie musi być właśnie wszystko coś w pobliżu. Hmm. No ja tu nic nie widzę, ci powiem. No ja też nic. Wiesz co, ja się wrócę. No dobra, dźwignia jest. Sprawdzę, czy zapala. A zapala. Coś w tym pomieszczeniu może się stało? Nie wiem. Jakaś klapa w suficie? Nie mam zielonego pojęcia. A ta ściana wygląda podejrzanie. O Boże. Nie wiem, to co, wracamy się? Chyba tak, no bo tutaj nie ma nic. I co, całą tą drogę od początku, znaczy tam do samego początku musimy się wrócić? Nie, wiesz co, ja sobie spadnę na dół i będzie szybciej. Po prostu, chyba.
się tam dostać od dołu tymi balkonami, po prostu poskakać. Bo tymi wyrwami ja nawet nie wiem, czy tam się da, bo przecież tam się skakał na taką wyrwę z bloku, to przecież z wyrwy nie skoczysz do tyłu. Więc chyba trzeba nawet spaść na dół. Czekaj, tu była jeszcze krata przecież, jak się Gdzie? Na dół spadało. Taka duża krata. Ale nie, jest zamknięta, dobra. Nieważne. Jeszcze tutaj sprawdzałem z tej strony. Nie, tutaj naprawdę nie ma nic. Ewidentnie trzeba się wrócić. Dobra. Tylko teraz właśnie, czy schodzimy na dół? Ja zszedłem na dół, czekaj. A jeszcze pójdę do tego miejsca tam, gdzie był ślepy zaułek wtedy, pamiętasz? Co, nie mogliśmy tam nic znaleźć. Pójdę tu, zobaczę, czy coś jest. Nie, tu nic się nie zadziała. No te, przez te balkony tam, tak? No teraz będę przez te balkony skakać, tak. A, czyli szedłeś na dół? Normalnie? Tak. Dobra. Chyba ja się tu już pogubiłem troszkę. Aha, i tu. I tu była taka krata duża, nie? I ona też niestety się nie otworzyła. Dobra. Tak tylko wiesz, mówię. Dobra, no idę tam, gdzie była ta dźwignia. To jest jedyny punkt zaczepienia w tej chwili. Według mnie. Chyba, że wiesz co, jeszcze sprawdzę tam, gdzie była ta taka skrzynka. Okej. Ja jeszcze tam sprawdzę. A, tam gdzie jest ten ślepy zaułek, to ja tam byłem, mówiłem. Aha, Boże, no widzisz. Bo to o to mi chodziło. Ja tam byłem. Nie, słucham. To tam się nic nie stało. No, 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 no. Już wracam stamtąd. Nie, dobrze, udało się. Czekaj, zobaczymy, co się stało tu. Dobra, jest otwarte przejście do dźwigni. O mój Boże. Ale tyle latania, masakra. Dobra, i co ta dźwignia robi? Może tym razem pokażę? Oczywiście, że nie pokazało. To może coś tam z tą skrzynką? No, może tak. Albo któryś balkon. Jakieś okno, coś tego. No, też może. No dobra, albo ja tam się, na dole. Ja się na dole taka. Albo ta, tak, ta na dole też mogła być. Czekaj, zaraz tu przetestujemy wszystko. Właśnie chodzi o to, żeby zapamiętać mniej więcej, nie? Gdzie co wszystko było. No, tak, tak. Czekaj, to ja skoczę sobie na ten balkon i zobaczę z góry, czy to się otworzyło, czy nie. Tak, otworzyło się. To na dole. Które? Na dole. Tak. Dobra. Ja trochę życia pewnie stracę przez to, ale trudno. Halo? Jest tu kto? Chyba nikogo nie ma w domu. No, nie ma przeciwników. Tu coś jest? Tu są naboje do shotguna, jak coś. W rogu za tymi kartonami, tak jakby. Jak wejdziesz. Dobrze, ja sobie może tutaj cyknę jednak flary, bo nic nie widzę. Okej, tu trzeba klucz mieć, już widzę. Dobrze, jest, mam to. Deszcz zaczyna padać. No. Poczekaj, bo mi Lara dziwnie wskazuje na te krzaki. A mi nie. Na krzaki? I tam jest klucz. W tych krzakach? No, w tym takim... Tak. Serio? Wow. I ona mi tak pokazuje kamerą. Nie, to mi nie pokazywała. Chyba... A faktycznie jest klucz. No i normalnie można go zabrać. Gate key. Ale to jest ten tutaj? Do tej bramy? No to by było trochę takie śmieszne. No, tak. To jest tu. Beka. Dobra, ale tam jest jeszcze mnóstwo innych przejść. Poczekaj, ja zanim tam wejdę, to jeszcze ogarnę. Aha, tu jest zamknięte. A tam? Tutaj znowu jakieś magazyny. Aha, faktycznie. Kurde. A tego podłoża tu mogę dotknąć chyba, nie? Dobra, nie wiem. Mogę, okej. Tu można wejść na górę? O mój Boże, jakie to jest rozległe tutaj. Czekaj, bo ona może wejść na to niebieskie. Ale po co? Nic nie ma. Powiem ci, że to jest... O, coś jest na skrzynce. Na której? Coś jest na kartonach. Na tych... no, na kartonach i na tych skrzynce. A, czyli ty wszedłeś tutaj na górę, tak? Okay. I to chyba trzeba będzie zrobić tak. Wskoczyć na te niebieskie. I odskoczyć, tak jakby od tyłu. Na te kartony. Masz to?
O, znowu Torgusa chyba nam mi Nie, nie, uciekł. nie, jestem. A nie Nie, jesteś. jeszcze nie tylko się zastanawiam, wiesz? Czekaj, Aha, bo. na to niebieskie, proszę, ja wchodzę nie na to niebieskie, o którym ty mówiłeś. Wiem, wiem już o co chodzi. Bo ja wchodziłem na to drugie niebieskie, tam jest jeszcze takie jedno. Ale wiesz co, nie mogę jakoś. A ta lampa mnie tutaj, kurde, stopuje. To trzeba chyba bardzo po prawej stronie zrobić. Dobra, mi się udało. Tylko to musisz zrobić, wiesz, banana jump. Jak coś. No nie wiem, mam na razie tylko naboje do shotguna. Tam widzę naboje do Uzi. No do Uzi zdobyłem właśnie. No właśnie nie wiem, jak ją tam skoczyć. Ale co, koło tej lampy jakoś? Tak, po prawej stronie w rogu i do tyłu, tylko musisz się obrócić w powietrzu i złapać rączkami. No kurde. A jakoś wysoko byłeś, czy niżej? Nie, nie byłem jakoś mega wysoko. Do shotguna też mam. Nie chcę się złapać. To nie wiem, możesz popróbować trochę jeszcze, jak chcesz. Czekaj, bo może rzeczywiście mnie ta lampa blokuje. Dobra, tu się nie da wskoczyć na górę. Ja ci powiem, a że nie, dalej dobrze. To jest jakaś abstrakcja. Zobaczysz sobie, jakie to jest rozległe wszystko. To wyrwa jest. A, to można było inaczej. Nie przez tą A, lampę. Wiem, wiem, wiem. No, no okej, wiem. Łatwiejszy sposób. No ale kto to widział tą wyrwę? Dobra, idę przez ten... Dal... O matko... No właśnie! Twoja reakcja mnie rozwaliła. Czekaj, to się Jezus, przesuwa? Ile skrzynek. Nie, to całe szczęście. Weź teraz... Weź te, no właśnie, te takie z linami. No właśnie, nie. Sprawdzałem. Jezus Maria. Tu jest jakaś wyrwa. Na te skrzynki się chyba nawet nie da wskoczyć. Tutaj na te tylko... O, na tą się da. Ale to mi i tak nic nie daje. No to ma jakąś wyrwę mam. Idę. Gdzie? Nie wiem, czy to mi coś da. Nie, chyba to mi nic nie da. Chociaż? Jak się wchodziło, to no. Od razu na prawo. No. I tam jest taka skrzynka samotnie ze sobie sobie stoi. Od razu na prawo. A, widzę, w no. W rogu. Widzę, widzę, I teraz widzę. O, z niej na ten. Naprzeciwko jest taka wyrwa. A, jest, faktycznie. No i jestem na górze. I ją obszedłeś tak jakby dookoła, tak? Dookoła, no. Okej, okay. No bo tam na dole ja sobie trochę pobiegałem, ale nic tam nie widziałem ciekawego. Tutaj widzę, że nie ma nic. No dobra, spróbuję tutaj skoczyć na... jeszcze wyżej, że tak powiem. Boże, to będzie długi poziom, coś czuję. Najlepsze jest to, że jeszcze tam pominęliśmy to otwarte przejście, nie? Kluczem. No kurczę, no właśnie. I tutaj mamy tak, skrzynki. No jestem wysoko dosyć. I co mi to daje? Wiszą na linach. Tam jest jakiś, kurczę, nie wiem co to, takie światełka, nie? Niebieskie. A widzę stąd światełka. Słuchaj, ja może skoczę tutaj na te skrzynki. Chociaż też tam Czekaj, nic na nie ma. Które ty chcesz teraz skoczyć? Się zastanawiam właśnie, gdzie mam skoczyć stąd. Nie wiem, czy ty wskoczyłeś na samą górę tego tutaj? A tu apteczka jest. Uuu. Na jednych skrzynkach, no. To ty pewnie tu skakałeś, dobra. Na te skrzynki, tam jest pełno skrzynek. I tam masz taką lukę, weź się tam przeczołgaj przez nią. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja chyba jestem w innym miejscu. A chociaż nie, dobra, jestem w dobrym miejscu. Masz skakałeś po tych takich skrzyniach, które są przywiązane linami, tak? Czy nie? Nie, jeszcze nie. Tam jeszcze Aha! Tam nie to ja jeszcze w innym miejscu jestem. Czekaj, czekaj, czekaj. To pójdę w drugą stronę na skrzynię. Widzę. Widzę, widzę. Tylko jak ja tam zeskoczę, to już nie wrócę tu na górę. Od razu mówię. A tam dalej można skakać po tych skrzyniach, które są przywiązane, wiesz, linami. No właśnie. Więc wiesz co, ja sobie najpierw tu poskaczę. A czekaj, jeszcze tutaj coś jest. I dopiero co pójdę to po jest? Tą apteczkę potem.
Chyba, że tu jest jakiś sekret też, więc wiesz, to też może tak być. Spróbuję, bo mam jakąś taką wnękę, ale nie wiem, czy dam radę tutaj skoczyć. Nie, no udało się, ale Co to mi tu nic nie dało. jest? O Boże. Boże, dziwne. O, dźwignię tu mam! Nie, to tu trzeba iść jednak. To jest dźwignia. Tylko nie wiem, co ona robi. Gdzie? Na tych polinach? Tak. Nie wiem, coś mi pokazało, ale tak naprawdę nie ogarnąłem, co się zadziało. Pokazało mi na jakiejś skrzynie. Nie wiem, czy tam się coś uniosło, czy... Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Musisz przyjść, bo ja nie wiem. Czy wiesz co, spadłem. Aha. No. A może tam się coś podwyższyło? Nie wiem, skaczę tam. Tam jest jakaś krata zamknięta. No dobra, muszę się i tak wrócić, aha, tak? Dobra, to ja chyba też O, muszę się wrócić. Jesus! Co? Tam nie było podłogi. Spadłem na dół. Oh my god! Ja myślałem, że tam jest krata. Nie, tak, w jednym miejscu nie było podłogi, to fakt. No, spadłem niżej. Oh my god. Czekaj, bo zabrałem tą apteczkę w końcu, czy nie? O nie, no to zabrałem. Nie mogę się złapać, co ja robię? Tak, ja teraz po tą apteczkę chcę właśnie iść. No ja muszę iść teraz do tej dźwigni, tak, co tam to my się teraz wymienimy. A czekaj, bo może można od tej apteczki tam chyba skoczyć A z to powrotem. Spróbuj. Tak, można. A, no to git. Teraz tu mówisz, tak? Pokaż. Muszę sobie zapisać. Okej, okay, to ja sobie biorę apteczkę właśnie Jezus w tym momencie. Maria. Wiedziałem, że przeskoczę przez to. na wylot. Okej, okay, ale ta apteczka nie jest sekretem żadnym, rozumiem. Nie słyszałem nic. Czekaj. Dźwignia, mówisz, nie, no tak? Fakt, to nie jest sekret. Bo w sumie nie powiedziałem tego, ale jest tylko jeden sekret w tym poziomie. A, tu. No i weź ogarnij, co to się zadziało. Tak, tak. To widziałem na skrzynce tam sobie z góry widać kratę. Więc ona, podejrzewam, się podniosła. Aha. Zaraz jeszcze zobaczę, ale to chyba ten. No dobrze, tylko trzeba. Mi powiedz, jak tam mam się dostać, bo ja nie za bardzo ogarniam. O kuźwa, nie tak. Jeszcze raz zobaczę, czy to rzeczywiście to. Tak, podniosła się ta krata. Dobra. Czyli musimy się tam udać. Dobra, mam ten. Rozwiązanie chyba. To jest jakiś manki chyba. A ty już jesteś tam? No jestem blisko. Manki mówisz? Znaczy skoczyłem, jak wziąłem sobie tą apteczkę, to skoczyłem na lewo do ściany i tu jest chyba manki. Znaczy przynajmniej to tak wygląda, taka drabinka tam dalej. No ja muszę najpierw jeszcze raz, bo tak, to jest manki, okej. Skoczyłem na dół. Dobra. Czyli tym razem ja w lepszej kolejności to wykonałem. Bo apteczka była jakby po drodze, nie? W drodze powrotnej. A źle zrobiłem, że jeszcze raz tutaj wchodzę w ten sposób, ale dobra. No dobra, to tu chyba była ta krata, o tym ty mówisz, nie wiem. No tam taka wnęka jest. No jest wnęka. W rogu. A gdzie mnie to prowadzi? Gdzie ty masz manki? Tam gdzieś chyba, tak? Boże święty, ja kompletnie nie wiem, gdzie my jesteśmy teraz. Jeszcze ciekawi mnie to przejście, które otworzyliśmy kluczem. Kurde, może tam był sekret, bo po prostu wiesz, w tych krzakach ktoś mógł ominąć ten klucz i już go nie zebrać, nie? No właśnie ten kluczyk, coś czuję, że to... O. Jak to był sekret, a my tam nie weszliśmy, to po prostu pozdrawiam. Idę zobaczyć. No chyba, że tam też będziemy potem szli, nie wiem. Ja tu gdzieś skaczę na razie. Ty masz tam zapis, tak? No mam. Ja wchodzę do jakiegoś budynku. Tu są drzwi, można je otworzyć nogą. Okej. No i...
No i jestem tutaj, gdzie ta kobieta przez telefon gadała. Aha, no to jednak chyba tam będzie trzeba iść. Nie wiem. Tak, i tutaj chyba będzie potrzeba na... bo to jest safe. Jakieś gemy. Aha, no to dobrze, czyli pójdziemy tam później. Dobra, tak. Dobrze, że sprawdziłeś. No to ja tutaj skaczę gdzieś po dachach znowu. Przeskoczę. O, dobra, udało mi się. Myślałem, że przeskoczę z monkey? To mówiłeś monkey, że tak, jest, będzie monkey tam taki. Moment. No ja dopiero tu jestem, także... Dobra, no to ja zwolnię tempo, spokojnie. Będę się teraz rozglądał. Chociaż wydawało mi się, że jeszcze tam te uliczki, nie? Jeszcze było tak jedno przejście. Było, ale zamknięte. Od klucza, tak? Tak, sprawdzałem. Jedno było zamknięte. Znaczy, jakby no ślepa uliczka tam była, wiesz, nie było przejścia. Dobra. O Jezu, spadnę? Gdzie to, gdzie jestem? Aha, tu. I... O Jezu. What the hell, co mam tu zrobić? Gdzie skoczyłeś? W sensie, w którym miejscu? No, jak już na dół gdzieś przeszedłeś, no, przez te manki. No przez te manki, to tam do tej wnęki i tak. Jak wyszedłem na zewnątrz, to potem na dół, tak, na dół, na dół. Na dół, dobra. Tak, na dół. To jest zresztą drabina taka. No jest, była tam. Mam dźwignię kolejną. Aha, dobra, czekaj, chyba tutaj. I otworzyło się przejście w tym głównym całym hangarze znowu. Więc trzeba się wracać. Tu można w ogóle wskoczyć? Gdzie? No taka wnęka tutaj jest można. Tam możesz się złapać takiej niewidzialnej w pewnym momencie. Nie wiem, czy już jesteś na tym etapie. No właśnie nie wiem, czy ja dobrze idę, czy ja w dobrym kierunku chyba tu zmierzam. Dobrym, bo tu nie masz innego chyba. Tu można spaść, nie? I później do góry, jeszcze wyżej? Tak, wyżej, potem. I potem musisz się złapać takiej niewidzialnej wyrwy i przesunąć na rączkach. I potem na skrzynkę, która jest przywiązana, wiesz, liną. Niewidzialna wyrwa to jest? Naprawdę? No jest taka. Jak ty to zauważyłeś? Znaczy, bo ja widziałem tą wyrwę tak jakby z innej strony, nie? I wiedziałem, że tam musi być jakaś niewidzialna. Żeby się można było złapać jej. Ale ona się nie chce mi złapać. No to mi się złapała. Popróbuj. A, jest. Matko, a to skakałeś gdzie indziej, tak? No, naprzeciwko skakałem. A, okej. Okay. Od razu ci mówię, że będzie się trzeba tędy wracać. Tą samą drogą. Kocham to też. Dobra, teraz... Tu... Tu... I tu... I co tu jest? To kolejne skrzynki, tak? I tutaj gdzieś tak, mówisz, gdzieś tam musisz jest... się wspiąć i masz dźwignię. Po lewej stronie jakieś, bardziej. Jakieś znajdźki były? Nie było. Ja przynajmniej nie widziałem. Właśnie się wspinam, ale tam nie mam wajchy. Musi być, po lewej stronie tam wyżej, wyżej. Po tych skrzyniach tam wskoczysz i zobaczysz wajchę. Jezus, coś mi też dzisiaj nie idzie. Aha, czy ja zjumałem? Nie, to jest bez sensu. Totalnie bez sensu. Aha, tu. A co nam to dało? To tam byliśmy, właśnie, bo tam... Tak, to jest w tym głównym hangarze. Tam, gdzie była ta dźwignia. Tak. Ale powiem ci, że ja tu jestem i teraz pytanie, jak ja mam tam doskoczyć do tego otwartego przejścia, bo ja kompletnie nie mam pomysłu. No to co, to teraz się otworzyło? Tak. Nie wiesz, jak tam masz dojść? Znaczy wiem, jak... Znaczy jestem tu, tylko wiesz, nie wiem, jak mam tam doskoczyć, bo to się otworzyło przy takich skrzynkach, do których nie mamy dostępu, tak jakby. No nie da się tam na nie wskoczyć. Przynajmniej ja nie widzę żadnej drogi. Nie wiem, którędy można by było.
Chyba, że tam na przykład się tam ta skrzynia przesuwała. Nie wiem. W ogóle tam na dole ja nie byłem, tam gdzie ty wpadłeś. Tam coś było ciekawego w ogóle na dole? Nie, ja tylko tam wpadłem. Aha, okej. Okay. Nie sprawdzałem właśnie. Okej, okay, to też by wypadało to... potem tam poszperać trochę. No to może być tam coś. Czy ja tutaj tak mogę? Już na skróty, że tak powiem, mogę. Nie mam zielonego pojęcia, jak mam się tam dostać. Jak przyjdziesz, to musisz mi pomóc. Wspinam się jeszcze raz na tę skrzynię od nowa. Zobaczę, może jakoś tam się da wskoczyć z samej góry. Ale wątpię. Dobra, no to ja muszę tutaj zejść. I tak przecież, tak? No tak. Chociaż... bo czekaj, bo można... Chociaż nie, no tym mankiem też możesz tam wrócić sobie. Mogę wrócić, ale... Tylko nie wiem, czy to coś ci tam da, bo tam jesteś daleka od tych skrzynek. Chyba nie, chyba będzie trzeba jeszcze raz. Tracę czas tylko. Kurde, jak tam wskoczyć? Może tam ta skrzynka faktycznie się przesuwa. Czekaj, zaraz to ogarniemy. Dobra, spadła. Jeszcze raz muszę to. Czyli nie byłeś na dole? Nie, na samym dole nie byłem. To się nie przesuwa, kurde. No dlaczego? Ja bym chciał się tam dostać. I tam już by było spoko, bo bym się dostał tam, na tą skrzynkę i potem tam. Ale jak mam to zrobić? A ty poszedłeś teraz tam na dół, tak? Nie, wchodzę na górę, wdrapuję się z powrotem. Nie wiem, może nam brakuje jeszcze jakiegoś elementu układanki, że wiesz, potrzebujemy jakiejś skrzynki, żeby się przesunęła, żeby nam utorowało drogę, nie wiem. Bo ja nie widzę możliwości, żeby tam wskoczyć, nie wiem, zobacz ty, jak uważasz. Nie widzę żadnej drogi. Ale już jesteś tam, gdzie ta dźwignia była? Tak, jestem na górze ogólnie. No ale do czego nam to, że to się otworzyło? Aha, tu. Boże, jest... Na te skrzynki. Tak, ja pierdzielę, jestem tępy. Wiesz, o czym ja pomyślałem? Że to jest zupełnie nowe przejście. I że ja mam się do niego dostać z tych skrzynek tu w głównym pomieszczeniu, a to przecież jest to przejście tam od drugiej gdzie strony. Gdzie była dźwignia? Tak, Boże. No, myślałem, że wiesz. Nie. Aha, a to Jezus, ja wiedziałem. Nie, bo myślałem, że to no jakieś nowe przejście, w którym my w ogóle nie byliśmy, nie? Ja tam chciałem doskakiwać... Jezu, jakie teraz błędy robię. Chciałem doskakiwać, wiesz, tu z głównego tego hangaru jakby z tego... Rozumiem. Ja czekaj, tu jest łom. Uuu. No. To ten łom się przyda. Nie wiem, może te okna teraz będzie można otwierać. O kurcze, a tam było trochę ich. No było. Nie, no tutaj więcej nic nie widzę. Boże, ale zlamiłem. No dobra, to ja schodzę na dół. Wiesz co, może zejdźmy na dół, co? No, możemy zejść, tylko poczekaj, bo ja muszę zdobyć ten łom najpierw. Jezu, jak ja lamię! To się w pale nie mieści. Czekaj, schodzę na dół. Pełno skrzyń, jeśli może się okazać, że którąś będzie można otworzyć łomem. O kurde, nie, no nie, to no chyba raczej sekret by był, ewentualnie. Ewentualnie, prawda? No. Mam nadzieję, że nam tego też nie by zrobi. To było przegięcie pały, chociaż można się wszystkiego spodziewać po twórcy. Może chociaż troszkę jakby odznaczy teksturę. No może. To czekaj, by spadłem fajnie. Tutaj na dół. No ja też chodzę po tych skrzyniach. Jest jak tu ciemno, o, tutaj jest. Czekaj, to jest jakaś wnęka? A nie, myślałem. Tam mam naboje. Ja tu muszę cały czas z flarą chodzić, bo nic nie widzę. Mhm. O, też mam wnękę jakąś. I tam są... Dobra, i mam naboje do shotguna. Okej. No dobra, ale co mi to... Tylko tyle? No, to też mam te naboje jak coś. Mhm. No i co? I takie wielkie pomieszczenie i tylko naboje.
No może tu coś jeszcze jest, nie wiem, ja się tu rozglądam bacznie. Ale faktycznie nie widzę tu nic ciekawego. Mam nadzieję, że nie trzeba przesuwać. A może jakiś... tym łomem tam coś w tej sali, w której była ta babka? Gdzie te gemy też widziałeś, tam może no tam coś... był safe. Aha, safe, okej. Okay. Ale... A tam nigdzie nie dało się wskoczyć na górę, czy coś? No tak w sumie, wiesz, nie rozejrzałem no, się do końca. No, to można by tam pójść z tym łomem i zobaczyć. A te drzwi, co mówiłeś tutaj, na prawo, jak się wchodziło... Aha, one są dobre, no. Są normalne. No dobra, spróbujmy jeszcze tutaj wejść, gdzie ona była. No, ja właśnie się tam wracam. To było... O, teraz mi spojrzała na krzaki, rychło w czas, nie? Pozdro. Bo... co my tu mamy? No mamy ten safe. No już tam mamy. Idę. Dobra, globus, nic nie mogę zrobić. Ale nie wiem, czy nie można by było... Właśnie na górę jakoś wejść, na balkon. No, nie, no jest zobaczymy. Tutaj wejście. Tak? Tak, po książkach jakoś, tak. O, widzisz. Fajne to pomieszczenie. Dobra, czyli... Ale to jest jako drabinka? Nie. No. Czekaj, tylko która? Która no, biblioteczka? Takie... A, widzę tu. Jezus, ślepy jestem. Jaki obraz. Ciekawe, że tu można coś zrobić z tym, bo to wygląda jakby można było coś przy tym biurku przykombinować. No, fakt. Nie, jakby można było coś tam dać. I w sumie ona tak jakby... No, ale to by było na tyle. Tu coś będzie chyba, wiesz? Tylko nie wiem... Jakiś przedmiot. Coś chyba, będzie co? Trzeba włożyć, tak, bo ona tak jakby nawet... jak to się mówi? No, w sensie biegam w to, nie? I tak jakby napotyka przeszkodę taką, nie? Że się wyróżnia, że nie może tam podejść, czyli trzeba coś tam włożyć. No, ciekawe, ale słuchaj. Ciekawe, ale po co ten łom? Obrazów się nie da zestrzelić. A w jakimś customie to było, nie? Że się obraz no. rozwalało. Tylko nie pamiętam, w jakim to było. W jakimś świątecznym chyba, z tego co pamiętam. I tam sekret był. No, chyba tak. No, no. Dobra, no tu kominek. A tutaj, obok tego kominka? Aha, to jest ten safe. Aha, i łomem można go otworzyć. No chyba żartujesz. No zobacz sobie. Safe łomem. Okej. Okay. Pozdro. I co my tu mamy? Co to jest? To nie będzie jakiś dysk? Tak, to jest dyskietka. No, czy już wiemy, gdzie musimy to włożyć. Tak myślałem. Tylko to? To. Tylko to. Dobra, no to teraz na górę. Hop, siup. To pewnie sekret gdzieś pominęliśmy. Pewnie to już końcówka, nie? No, pewnie w tych, wiesz, w tych skrzyniach. No. Tam. Dobra, wkładam. Mhm. Tu się przejście otworzyło tajemne. O, kurczę. Gdzie to prowadzi? A wiesz co? Wow. No już myślałem. Jakaś biblioteka. Jakieś zwoje. O. Cutscenka. No. Aha. I co mi to dało? No co, pokazali tylko zwoje. Co mam to pozbierać? No właśnie się zastanawiam. Nie. Nie, no nie da się nic z tym zrobić. A tam wyżej da się wejść? Da się. Da się na górę wejść. Mhm. Tu też są zwoje. Może któryś można? No. Nie, tu jest globusik. Jest dźwignia na górze. Aha. A, i otworzyło to przejście, które wcześniej było zamknięte, co mówiłem. Aha. W tej alejce. Uuu, ja myślałem, że to będzie koniec poziomu tu, wiesz? A to jednak jeszcze nie.
Nie to, żebym narzekał, bo poziom jest w miarę fajny, aczkolwiek no, Nie, fajny, nie fajny. przepadam za takimi No, klimatami, nie? rozumiem. Ale fajna odmiana, nie? Bo jakby był znowu grobowiec, to takie to by było już żmudne troszkę. I ten sam strój i tak dalej. A tu trochę mamy takich właśnie zmian, że nie nudzimy się. To mi się podoba. Dobra, no to wracamy teraz tam. To wracamy. Jezu, jakie zawijasy tutaj. I to było tu chyba. Aha, i tu jest koniec poziomu. What the fuck? Sobie zapiszę w takim bądź razie. No, tam jest koniec poziomu. Czyli co, tak jakbym się czegoś dowiedzieliśmy z tej dyskietki, czy tam już z tych zwojów i... Gdzie mamy się udać tak, dalej? Tak, i dotarliśmy gdzieś. Czyli musimy się paru rzeczy domyślać. Nie mamy tej fabuły tak podanej wprost na tacy, nie? Ale nie jest to trudne oczywiście. No, ale zobaczcie, jakie fajne klimaty będą w następnym no, odcinku. No, Temple of Osiris, czyli Egipt, zapewne. Fajne, no, takie fajne. Tomb Raider. Tak, typowy Tomb Raider. Dobra, to dziękujemy wam za ten odcinek. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście ze mną był Frodo. Tak, byłem. Do następnego. I tak, i zapraszamy do następnych odcinków. Pa, pa wszystkim.